tylko uczesać się, Mikołaj. A my z Mikołajem, się mogliśmy tylko widzieć. Nie mogliśmy za siebie powiedzieć ani słowa. Myśmy byli jak ten. Ty no. Mnie masz włączonego w ogóle? Tak, mam cię. Tu a mam cię. A tu. Proszę dobra. Bardzo. To mamy panowie. Tak, to w sumie my mamy tak zrobione, że jak ja będę tak patrzył, czyli jak nie patrzymy w kamerę, to patrzymy się na to, co on pokazuje, w sensie na Discorda, tak? Tak no jest. Bo tak. A jak się patrzymy w kamerę, to znaczy, że się widzimy na drugim ekranie z Mikołajem, tak? Nie na, tak. Nie na głównym, no. No to tak, dobrze. Ogólnie witam. Panowie tutaj nie będą widzieć czatu oczywiście przez czas trwania właśnie tych naszych tych, żeby nie było tutaj zarzutów żadnych ewentualnie, że coś jest nie tak. Tak, dlatego już są zarzuty, że już nam na Discordzie będą podpowiadać teraz, wiesz. Ja wierzę w was, panowie, że nie będzie takich akcji. No ale tak, ogólnie tak jak właśnie już wspomniałem wcześniej i powtórzę to jeszcze raz, będę was dzisiaj męczył, panowie, z różnych specyficznych minigierek, w których będziecie musieli popisać się zarówno wiedzą, jak i dobrym RNG, jak i umiejętnościami blefu, no i wiele różnych właśnie tego typu miękkich umiejętności, nazwijmy to w ten sposób. To będzie najtrudniej, bo my przecież zaraz prawdomówni, Mikołaj ze Śląska. No właśnie. Strasznie. W życiu byśmy nie skłamali, bo do spowiedzi. A do tego tyle to jest trudne, że jak na przykład robili to ci ludzie, co się mało znają albo w ogóle, to mieli prościej, bo mogli wymyślać co chcieli, a my się już na tyle znamy, że znamy też historię jakieś, nie? Także tu trzeba więcej z tego no zmyślania, kombinowania. No to nie chcę. No. To zobaczymy, bo to też tak musiałem pomyśleć długo. Ja, dokładnie. To się dowiedzą to. Widzowie. To, macie po prostu większe wyzwanie, panowie, ale to jakby no. Wcale nie znaczy, że będzie źle. Rozumiecie, o co chodzi. No, niby nie. Dobrze, to może jeszcze parę słów o sobie. Niklaus. Ja przyjechałem do studia z, prawda, uroczej krainy ze Śląska, z Górnego Śląska. Z miasta Bytomia i cóż, chciałem pozdrowić całą rodzinę, która przed radioodbiornikami w tym momencie się znajduje oraz widownię, która tam trzyma za mnie kciuki i kibicuje. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. To ja generalnie chciałbym też się przedstawić, jestem Dawid. Nie mam jakiegoś specjalnego hobby skomplikowanego, gram w gry. W tym roku będę jako ciekawostka obchodził 10-lecie bezrobocia, także to można z jakąś imprezę zrobić. Nice. Co jeszcze mogę powiedzieć? A i też pozdrawiam, a jeszcze na przekór trochę pozdrowię też widzów, którzy ten zapis później zobaczą po wszystkim, na przykład na YouTubie. Tak, zachęcamy, oczywiście to na moim kanale YouTube będzie wszystko widoczne. Panowie, czy czujecie się gotowi do naszego dzisiejszego starcia streamerów? Ciężko stwierdzić. Ja już gotowszy nie będę na pewno, obejrzałem chyba 3 edycje albo 4 poprzednie. To ja zobaczyłem... Tak, żadnej nie zobaczyłem w całości i zobaczyłem ich chyba 3 po trochę, bo sobie tak skakałem, żeby właśnie nie powtarzać sobie tych konkurencji, tylko sobie z każdą konkurencję, ale w innym odcinku zobaczyłem, ale z drugiej strony też podszedłem do tego tak, że troszkę chcę, wiadomo, żeby znać zasady, ale też żeby spontaniczność taka była, bo to wiadomo, no. Pewnie nie oglądałem specjalnie tego odcinka z panem Soushibo, bo po prostu nie traktuję tego człowieka zbyt poważnie, dlatego też prawdopodobnie wszystko to, co mówił, jest kłamstwem na mój temat i wszystkie słowa krytyki w moją stronę były nieprawdziwe. Pozdrawiam Janka. Milczę w 12 językach. Ale ogólnie tak, ogólnie to jak najbardziej, Jasiu był właśnie też już również tutaj gościł na starcie streamerów, a tutaj jeszcze bardzo mnie ciekawi w ogóle dzisiejszy wynik, z tego względu, że obu tych panów przynajmniej po 2 razy wygrali moje quizy, mój poprzedni projekt, czyli Wielki Quiz Magnusa, więc naprawdę, naprawdę ciekawi mnie, jaki będzie dzisiejszy wynik. Dawaj, lecimy. Dobrze, także panowie, jesteście gotowi? Mocni spiżowi. Dobrze, przynajmniej 5 gier, w których będziecie zdobywać punkty i wyłonimy zwycięzcę, który ze mną poprowadzi później w nagrodę dla widzów giveaway w postaci smoczego skarbca. Przechodzimy do pierwszej gry o nazwie Zgadnij co. Panowie, już jeszcze tutaj poprawiam tego. W tej grze gracze widzą obrazek zakryty 3x3 za pomocą 9 kafelków. Ich zadaniem jest zgadnąć, co kryje się pod spodem. Gracze odkrywają kafelki na zmianę i otrzymują pytania lub zadania do wykonania. Jeśli wykonają zadanie lub odpowiedzą na pytanie, mają szansę zgadnąć, co kryje się pod spodem. Rozgrywane są 3 rundy z 3 różnymi obrazkami. To co, może zaczniemy w takim razie od pana Mikołaja. Nasza pierwsza kategoria to jest gra. Trzeba zidentyfikować grę. Aha, dobra, to ja może bym poprosił czwóreczkę.
Czwóreczkę. Dobrze, najpierw zadam ci pytanie. Jeśli odpowiesz na nie poprawnie, to ten, jak odkryję, dostajesz 10 sekund na zgadnięcie coś pod spodem. Na pytanie również masz 10 sekund. Jesteś gotowy? Tak. Czy w Polsce jest pustynia? Tak, jest pustynia, pustynia Błędowska. Tak, bardzo ładnie, jest to pustynia Błędowska, bardzo dobrze. Więc w tym momencie odkrywam kadr, czy fragment kadru z gry i możesz spróbować zgadnąć, co to jest za gra. Tak, tak. A jak powiem źle, to nic, nie? Dobra, tak, no. Dark Souls? Tak, proszę pana. Tak. Bardzo ładnie. Gra, w której grałem może z 2 godziny w życiu, ale takie charakterystyczne to było, że... Było powiedzieć. Przykro mi, Dawidku, no. Chcę tylko powiedzieć, że jak wychodziłem po szklankę wody, ja miałem sławki, bo mam bezprzewodowe. Ja słyszałem o tej kopercie. Proszę, ogólnie... dawaj następny, dawaj, nie przedłużaj. Ogólnie tylko mała ciekawostka powiem. Mam grę planszową, Dark Souls, właśnie, dość unikatowa. I jak się otwiera pudełko, pierwsze co jest, to jest wielka czarna kartka z napisem You Died. Także bardzo fajne tego. Słuchajcie, jeśli chodzi o punkty... A, sekundka, już tutaj sobie muszę co nieco wyciszyć. Jeśli chodzi o punkty, to jest tak, 3 punkty dla Niklausa za zgadnięte hasło, plus 1 punkt za każde 3 nieodkryte jeszcze kafelki. Czyli było 8 kafelków, czyli łącznie masz 5 punktów, proszę pana. To już za serio już dzisiaj nie odpadnę, to już teraz już może się wszystko dziać, tego się najbardziej bałem. Się okaże, słuchaj, bo w wabank można stracić punkty. Ale potem mogę się wystrzelać punkty, no ale najpierw tam dojdźmy. Dobrze, to także ja chowam tutaj nasze Dark Soulsy. I w tym momencie druga kategoria obrazka to jest, moi drodzy, przedmiot. I teraz zaczynamy od Dawidka. Dobrze. Przedmiot. To ja poproszę 8. 8. Dobrze. Tak, to na dole. Proszę pana, twoim zadaniem będzie, jak już zaczniesz, to puszczę timer, przez 30 sekund utrzymać się z jedną nogą w górze, bez zmiany nóg. No to jest do zrobienia. No, musi być. No, jak podniesiesz nogę, to puszczam timer. Dobra. Ale w sensie mówisz kiedy? Jak podniesiesz nogę, to puszczę timer. Uwaga! Wypierdali się, no. Nie trzymaj nogą, nie trzymaj ręką. Ale nie, bo ja pokazuję, że tu nic nie ma. A nie, pięknie. Taki obręczy ci brakuje. Ale wiesz co to jest? Ja na COVID-zie to... Ja jest na zakwasach. Jeszcze 15 sekund, wytrzymaj. A ja mogę wyprostować nie. Nawet, żeby pokazać... Nie, nie ma się opierać. Nie opieraj się jeszcze. Nie, mnie oszukuje. Pa, tak, o, widzisz to? 5 sekund. Jezu, takie skomplikowane dla streamerów dajecie. Ja się ubrałem. Jest, dobrze, brawo. Bardzo coś. Ładnie, proszę pana, bardzo ładnie. Teraz tak, ja odkrywam kafelek i masz 10 sekund na próbę zgadnięcia. Co to za przedmiot? Gotowy? Gotów. To jest temperówka zwana ostrzałką. Brawo, kurde, za łatwe rzeczy nam dałem, no, po prostu. No. No, chodziłem do szkoły w przeciwieństwie do tej młodzieży teraz, to nie chodziła, wirtualnie tylko zdają na tym Librusie, czy to... Dobrze, także również 5 punkcików dla pana Dawidka i przechodzimy do naszego obrazka numer 3. Obrazek numer 3 to kategoria znana osobistość. I Niklaus, znowu zaczynamy od ciebie. No to zdjęcia. Może bym tak prosił szósteczka. Szósteczkę, okej. Okay. Twoim zadaniem jest wymienić 3, a masz na to 10 sekund. Aha. Wymienić 3 miasta w USA. San Francisco, Nowy Jork, Los Angeles. No i super, tak, dokładnie. Prawda. Więc masz, odkrywam i masz 10 sekund do zgadnięcia, kto to jest. Einstein. No za łatwe to zrobiłem, no. Słuchajcie, tak, jest to Albert Einstein. Powiem ci tak, Mikołaj, czuję się wręcz obrażony tym przygotowanym konkursem dla nas. Dzięki. Zaraz połkniesz te słowa, zobaczysz. Dokładnie, wiem, że przygotowałeś już cięższe, wiem. To jest tak na rozkut tylko, że był... Dokładnie każdy tak mówi. Coś wiedział. Nie, ale bardzo ładnie. Też mogę powiedzieć, że z doświadczenia, już tak powiem, że akurat trafiliście w kafelki, które wam dużo pomogły, bo jakbyście trafili coś innego, na przykład, o powiedzmy, to niekoniecznie wam dużo pomogło, nie? No to kobieta byś myślała. Mogła być Kiri nawet. Dokładnie. Poza tym zawsze mogłem wstawić nawet swoje zdjęcie, tylko zrobić czarno-białe. Także no, różnie bywa. Mógł to nawet być Wodecki.
Może dokładnie. Dobrze, także moi drodzy, po naszej pierwszej konkurencji, czyli zgadnij co, mamy wynik 10 do 5 dla Niklausa. Przechodzimy do konkurencji numer 2, czyli prawdziwe kłamstwa. Czyli po prostu jest na razie oszukany wynik po pierwszej. Spokojnie. Moi drodzy, do tej gry gracze przygotowują po dwie historie swojego życia. Jedną prawdziwą, a drugą fałszywą. Podczas gry pozostali gracze wylosują jedną z historii i przez minutę będą zadawali pytania do tej historii. Zadaniem gracza odpowiadającego po historię jest sprzedanie jej pozostałym jako prawdziwą, niezależnie czy była prawdziwa, czy nie. Jakby co, ja również biorę w tym udział, ale bardziej po to, żeby się z wami pobawić i dać wam możliwość zdobycia więcej punktów. Od kogo zaczniemy? To może teraz zaczniemy od Dawidka. Niklaus, którą historię, Dawidka? Jeden czy dwa? No to niech będzie dwa. Dwa, dobrze. Ja odkrywam tę historię, czytam ją na głos, jak skończę czytać, puszczam timer 60 sekund i wtedy mamy czas z Niklausem, żeby zadać ci pytania do tej historii. A to ty też mi zadajesz pytania. Tak. Będziesz pod gradobiciem pytania. Jezu. Poczekaj. Wiesz, że ja ci już nie pamiętam, jakie ci historie powiedziałem? Dobra. No zaraz się dowiesz. Dobra. Jesteś gotowy? No. Dobrze. Spotkałem człowieka, który wpadł do stawu i wyglądał jak potwór. Kiedy to było? To było dawno temu, paręnaście lat temu. Byłem bardzo młody. Gdzie to było? Gdzie to miało miejsce? To było na wakacjach. Gdzie to było dokładnie? To było nad morzem. A jak do tego doszło, że ten człowiek tam wpadł do tej wody? Ale no, tego nie zapytałem mu tego pytania. Aha, ale w jaki sposób wyglądał, jak potwór był, jak, o co chodzi dokładnie? No wyglądał jak potwór, w sensie, że jak wyszedł, wyszedł, to wyglądał generalnie trochę jak taki ten, Davy Jones, czyli takie miał wszędzie takie różnego rodzaju te wodorosty na głowie, we włosach, tak jakby jakaś kurde taka meduza z wody wyszedł. I ogólnie był tak jakby typowo wyciągnięty z takiego głębokiego bajora, z takiego stawu. Wyglądał dosłownie, przy słabym oświetleniu wyglądał jak totalny potwór, utopiec. Okej, okay, dobrze. Minuta minęła. Mikołaj, czy jesteś w stanie zgadnąć, czy to jest historia prawdziwa, czy nie? Znaczy, powiem tak, po opowieści powiedziałbym, że nie, ale zaryzykuję i powiem paradoksalnie, że to prawdziwa historia. Dawid? No to prawdziwa jest. To jest prawdziwa historia, ale ja też bym powiedział, że to jest nieprawdziwa historia. To ja tylko dopadł, nie? Bo myślę, że o to w tym chodzi, żeby uwiarygodnić. Jasne. Chodzi o to, że Mikołaj akurat może kojarzyć, bo tam, gdzie ja jeżdżę nad morze, jest taki rów melioracyjny, czyli taki jakby staw i on jest bardzo mocno zagloniony, to znaczy jest bardzo duża ilość. On nie jest głęboki, on ma 1,5 metra. Szeroki jest na 3 metry, więc to nie jest super głębokość. Natomiast chodzi o to, że to była noc, gość był pijany i on generalnie z tego, co później się dowiedzieliśmy, ale to na następne dni dopiero, tego dlatego nie mogę ci powiedzieć, że skąd wiem, jak wpadł, bo to byłby fail RP. Chodzi generalnie, że on jechał na rowerze pijany, wdupczył się do tego i wyszedł po prostu zbierając na sobie te wszystkie lilie, to wszystko. Glony i tak dalej. On o tym nawet nie wiedział, bo on był pijany i szedł do pierwszego światła, które widział, a my byliśmy z rodzicami przy ognisku, które się paliło na polu namiotowym. I on szedł do tego światła i jak przyszedł, to sobie wyobraź, przy ognisku widzisz, a wszystko poza nie widzisz. I on przyszedł tak jak z potwór i tylko miał połowę twarzy oświetlonej i te takie glony niczym macki tutaj wychodziły. Masakra. Ja, no. Pięknie, pięknie. No ładnie. No a potem wypił z nami piwo i se poszedł do domu. No. W sensie ja nie mogłem, bo byłem dzieckiem jeszcze. No. Ładnie, ładnie. Piękna historia. Dziękuję panie Dawidzie. Jako że Niklaus zgadł, to jest 5 punktów dla niego. Niedobrze. I teraz co? To teraz może moją historię. No. Którą chcecie? Jedynkę czy dwójkę? A to teraz czekaj. Jak ty teraz masz historię? No. To teraz my wzajemnie pytamy cię? Tak, obaj pytacie mnie i możecie jakby co później zgadywać niezależnie od siebie, nie musicie się zgodzić. Dobrze, słuchajcie. No to weź ty, Dawid, wybierz który numer. To ja wezmę jeden. Jeden, dobrze. Historia numer jeden. Pojawiłem się kiedyś na filmowym videocallu w samych bokserkach. Dobrze, to kiedy to było? To było w tym roku. Z kim to był ta rozmowa? Nie, w tym roku, przepraszam, w zeszłym roku, to było bo to już 2022, to było gdzieś tak wrzesień, coś takiego. Aha, i z kim to była ta rozmowa, ten video call? No ja pracuję zdalnie, więc ja mam takie raz w tygodniu weekly call'e z moimi pracodawcami.
Czy osoba bądź osoby zauważyły to, podłapały i ten temat był jakoś ciągnięty, choćby w formie żartu? Tak, dwie osoby na sześć zauważyły to i cisnęły ze mnie później mocno z tego. Do tej pory cisną zresztą ze mnie. Jaki kolor bokserek, jaki wzór? Ja zawsze noszę czarne bokserki. Do tego doszło w ogóle, że się tam im obnażył. Zapomniałeś sieć, albo jak to było? Tak, nie zauważyłem, że klikając, co kliknąłem, włączyłem już od razu podgląd. Myślałem, że będę miał wyłączoną kamerę. Czy w bokserkach była dziura? Na guziki, ale nie, ja trochę innej. Czyli kłamstwo chyba. No panowie? No, przypominam, że no nie musisz się zgodzić. Ja wiem. Znaczy powiem ci tak. Może jesteś osobą, która prowadzisz te rzeczy i słuchasz tego. Ja uważam tak, jest to totalnie normalna rzecz i myślę, że dziesiątkom tysięcy osób się w formie tych covidowych rzeczy zdalnych to normalnie zdarzyło i na co dzień się zdarza. Natomiast myślę, że nawet mogłeś dać taką błahą historię, żebyśmy się troszkę podłożyli. I takie jest moje zdanie, że jednak nie zrobiłeś tego, bo uważam, że specjalnie dałeś taką bardzo możliwą historię, którą mimo wszystko żeś nie wpadł z tymi bokserkami. Czyli ty twierdzisz, Bąkol, że fałsz. Że fałsz. Okay. Mhm. Mikołaj? A ja myślę też, że to jest fałsz, dlatego, bo na innym quizie z tych, których oglądałem, ty miałeś też taką historię związaną z nagością, nie swoją, ale tam innej osoby i mi się wydaje, że to jest po prostu zainspirowana tamtą historią, inna, wymyślona i dlatego łżesz. Okej, okay, muszę chyba zmienić płytę, ponieważ to też była prawda, niestety. No. Czyli tak. Ekshibicjoniści, krótko mówiąc, co chwila tak. Gdzieś się obnaża. Ogólnie to był call dość wcześnie rano i w ogóle, i odpaliłem właśnie się, i najlepsze jest to, że dosłownie po jakichś 10 sekundach dopiero zorientowałem się, że widać mnie w całej okazałości, że tak powiem. I najlepsze jest to, że oczywiście panikując, co zrobiłem? Zrobiłem to, co zrobiłby każdy na moim miejscu, czyli zacząłem rękami zakrywać monitor. Dopiero po chwili doszło do mnie, że przecież powinienem ogarnąć kamerkę, a przede wszystkim ją wyłączyć, więc... I jak to byś opowiedział, to bym ci nie uwierzył po raz kolejny, że znowu żeś zakrywał monitor. To jest... Jestem strasznie nieprzytomny, wiesz, ogólnie. Ja po prostu nie ogarniam, tak naprawdę bardzo nie ogarniam rano, w bardzo wielkim skrócie. Także, no panowie, przykro mi, żaden z was nie dostaje punktów za moją historię. Przechodzimy do historii Niklausa. Także panie Bąkolu, historia numer 1 czy historia numer 2? To teraz dwójka. Dwójeczka, dobrze. Mhm. Jadąc na rowerze, stłukłem głową szybę samochodu. O kurde, do ile miałeś lat? 10-11. Dlaczego? W sensie, co było bezpośrednio przed tym? Nie zauważyłeś go, czy z hamulcy idzie? Jechałem na rowerze obok bloku z kolegami i nagle ktoś obok tutaj, jak obok mojej ulicy, obok chodnika są zaparkowane auta i nagle jak przejeżdżałem obok mojego placu, to ktoś z kolegów mnie zawołał i ja się odwróciłem na moment w jego stronę. I nie zauważyłem w tym momencie, że przede mną, obok mnie stoi auto, które miałem chłopcem i uderzyłem prosto w tylną szybę głową w kasku i zbiłem ją. Nie zbiłem ją tak, że się całkowicie rozsypała, no ale zrobiła się taka pajęczyna, wiadomo jak to wygląda. Okej, czyli w kasku byłeś, tak? Tak. Czyli po prostu widać było tak, jakbyś kamieniem rzucił, mniej więcej. Największe to było trochę, takie to wgniecenie i od tego to odchodziło. A jak takie, się czułeś, a co się stało potem? Czułeś się jakoś źle czy coś? Czy co? Czułem się tak, że uciekłem, bo w aucie się włączył alarm i jeździłem godzinę po rynku Bytomia, bo się bałem do domu wrócić. A jak wróciłem do domu, to już tego auta tam nie było zaparkowanego i nie wiem, co się dalej potem z nim stało. Nie zdążyłem pytania zadać. No słuchaj, Dawid. No ja uważam, że, bo tak, Mikołaj jest zawodowym kłamcą, więc generalnie to jest ciężko, myślę, że on sobie wymyśla te historie i może czasami myśleć, że naprawdę się wydarzyły, także je wbija jak przed kartkówką pytania. Ja myślę, że jednak to jest prawdziwa historia z tego względu, że tutaj za bardzo aż nie bajerował, że się rozpadła i tak dalej, bo raczej to jest ciężkie do zrobienia, żeby ci się całkowicie tym bardziej samochodowa. Myślę, że to jest historia prawdziwa, bo z tego co wiem, Mikołaj, to był rajdowiec. Myślę, że prawdziwa. Panie Mikołaju? No, to nie jest historia prawdziwa. To jest historia całkowicie zmyślona. Bo koledze ci się przytarzyło, tak? Ty kłamca. Nie, ale ja się zastanawiam, jak 10-latek miałby tyle masy, żeby rozbić szybę. To
musiałby z drugiego piętra spaść. Myślę, że to by było do zrobienia, ale no, mi się akurat nie wydarzyło. Spoko. Ale mogło. Nie, bo tym bardziej, że miał kask, to jeszcze mówię, że jak się ma kask, to tam jeszcze jest możliwe, ale z drugiej strony, słuchaj, mógł być to Cinquecento. Mogło być. Mogło być. Oczywiście, oczywiście. No dobrze, także niestety, panie Dawidzie, nie ma punktów dla ciebie. Za tę historię od pana Mikołaja. I z wynikiem 5 do 15 kończymy grę Prawdziwe Kłamstwa i na przechodzimy. Na razie kłamstwa są nagradzane tylko. Niestety. Brzydzę się sobą, ale no... Wszyscy pójdą do spowiedzi. Ja mówiłem prawdę. Przechodzimy, moi drodzy, do Czy ty to widzisz? To jest gra, na której, panowie, mam chwilowo wyłączam podgląd, więc sobie odpalcie sobie siebie nawzajem. No, mam. Żebyście tam mogli tego. No. Moi drodzy, czy ty to widzisz? W tej grze gracze otrzymują na priv ode mnie obrazki. Decydują się w myślach, czy będą opisywać drugiemu graczowi obrazek, czyli to, co dostali, czy wytwór swojej wyobraźni. Drugi gracz, który widzi tylko twarz pierwszego, musi po chwili zgadnąć, czy pierwszy mówił prawdę, czy też nie. Od razu przypominam, jakby coś, ściema jest lepiej nagradzana. Jak już zresztą Dawid chyba zobaczył dzisiaj. Dobrze, także zaczniemy od Niklausa. Niklaus, ja ci na privie, na Discordzie. Dobra, wysyłam, patrzę twój pierwszy obrazek. I pokazuję go również czatom. Masz 1,5 minuty, start. Dobra, widzę go. No. Mogę opowiadać? Tak. No to dobra. Na obrazku jest drzewo, jedna część drzewa główna odchodzi do góry, odchodzi od niego jedna gałąź w lewo, patrząc z mojej perspektywy w lewo. I na tej gałęzi tego drzewa siedzi żaba. Żaba, zielona żaba, po trzy takie ma palce w każdej rączce. Tylko że ta żaba zamiast głowy żaby ma głowę psa. Nie wiem, jaki to jest pies, bo się nie znam na psach, ma taką długą sznupę, ma klapnięte uszka i ta głowa tego psa jest w takich samych kolorach jak ta żaba. No jest taka zielona, tu ma ta żaba takie białe centki, no, no i tyle. Weź kłamie, pas. Możesz pytać w trakcie, Dawid, jak chcesz. A co ja muszę już powiedzieć teraz? Czy nie, kłamam, może, czy jeśli chcesz, możesz zgadnąć, możesz dopytywać w trakcie, jeśli chcesz, żeby coś powiedział jeszcze o tym obrazku. No, a powiedz mi, czy jest to w naturalnych barwach, czy jest to bardziej takie pastelowe, czy coś takiego? To jest zdjęcie, to jest normalnych, naturalnych barw. Zdjęcie, no. Z wyblurowanym tłem takim, że tylko to drzewo widać. A jest to kolorowe, nie czarno-białe. Kolorowe, nie czarno-białe. Kolorowe, nie czarno-białe i jakaś żaba z tego stylu. Kurde, żaba z głową psa. No dobra, a i to wszystko, coś powiedział, nie ma żadnych szczegółów. No nic, nie, żaba tylko siedzi z głową psa i tyle, no. Stło wyblurowane, drzewo obrośnięte. Ale czy to jest, to jest żaba, to jest jakby sfotoshopowane? Tak, to widać, że to, lekko widać, że to jest, ta głowa jest doklejona tak na tej żabie. Takie rozdrucia tutaj. Ale to przejście jest takie, okej. Widoczne, no. No. Panie Dawidzie, czy to była prawda, czy też nie? Nie wiem, czy on jest aż tak bezwstydny, że powiedziałby mi jednak konia z głową żaby, ale to tak nie można. Myśmy się umawiali, że chyba nie można aż takimi małymi rzeczami, nie? Kłamać. To musi być raczej większe kłamstwo, mi się wydaje. No to nie wiem, no to ja obstawiam, że mówi jednak prawdę, żeby już nie iść do tej spowiedzi. No, proszę pana, wysyłam ci na privie obrazek, który dostał Niklaus. Obawiam się, że to nie jest prawda. Także to jest 5 punktów dla pana Mikołaja. Głupek jeden, głupek. Pięknie, panie Mikołaju, pięknie. Kłamstwa. Brzydzę się siebie. Panie Dawidzie, wysyłam ci pierwszy obrazek. No. Udostępniam go naszej kochanej publiczności i masz 1,5 minuty. Czekaj. Czas. Gdzie on jest? Patrzę tu. Start. Dobra, to jest, słuchaj, takie zdjęcie, które w sumie ono jest w poziomie bardziej i generalnie jest tak, na zdjęciu widać trzy postacie. Aha. I wszystkie te trzy postacie to są tak jakby, to jest ta sama postać, tylko tak jakbyś sobie dziewczyny na Instagramie robią, że w różnych pozach. Aha. I ta postać jest nienaturalnie, tak jak kiedyś w X Factor polskim był taki zespół albo zagranicznym, że dorośli ludzie bez koszulek, ale mieli takie maski dzieci, takich niemowlaków. Aha. Takie baby face mają jakby, nie? No i tak, na pierwszej to jest właśnie ten sam człowiek i on jest taki, ma jedną pozę taką, że on tak nie wie, co się dzieje, taki zdziwiony. Drugi to jest, że płacze, a trzecia, że trzyma w ogóle nożyczki
i te nożyczki ma otwarte skierowane, tak jakby chciał zaraz coś z nimi zrobić niedobrego. I to jest po prostu, no to wygląda przerażająco, bo generalnie jest to twarz dziecka ewidentnie taka zrobiona z lateksu, ale jest ona zrobiona tak 1:1, więc jakby on ją ma założoną, to on mając tą ściągniętą koszulkę, tak, dorosłego człowieka ciało, ale jednak twarz dziecka, co wygląda niepokojąco i nienaturalnie. Czy to jest zdjęcie normalnie tak zrobione zdjęcie? Aparatem? Jest zdjęcie normalnie, nie, to jest w postprodukcji, są te trzy osoby, w sensie ta jedna osoba zrobiła sobie trzy zdjęcia, ale się obok siebie dodała, żeby to jaki kolaż wyszedł. Aha, i to, a jakie jest tło? Na jakim tle? To jest czarne, właśnie to jest tak jakby słabo było obrobione, czyli jest tylko postać, a tła nie ma, bo jest usunięte jak na green screenie, jest czarne. Aha, aha. Czyli albo nawet, nie wiem czy Magnus tego sam nie, no dobra. Aha, dobra. No ja ogólnie zaryzykuję myśląc, że Dawid łże, kłamie, zmyśla. Mój drogi, Dawid mówił prawdę! Debele, a brzmiał jakby kłamał. Też bym nie uwierzył. jako, że Dawid stwierdził, że będzie mówił prawdę, to jest 3 punkciki dla niego, a że Nikos nie zgadł. Kłamać trzeba. No, jak wspomniałem, kłamstwo jest więcej punktowane akurat w tej grze. Dobrze, także moi drodzy, to był obrazek numer 1 dla pana Bonkola. Teraz chowamy ten obrazek i panie Mikołaju, wysyłam ci na priv twój obrazek numer 2. A, bo my dwa robimy. Tak, po dwa obrazki, no. Czekaj, aha, czy ja nie widzę nic teraz, tak? Nie, jeszcze nie widzisz, no. Dobra, okej, dobra. I proszę bardzo, 3, 2, 1, start. Okej. To na obrazku są trzy kamienie, które leżą na jakimś blacie i te kamienie, takie duże okrągłe kamienie, dwa są jaśniejsze, dwa są ciemniejsze, te po bokach, jaśniejszy jest w środku. I te kamienie mają zamki, jak masz zamek na przykład w rozporku w spodniach, na zasadzie, że usta mają zapinane takim zamkiem. I że mają normalnie ludzkie szczęki, ludzkie zęby i te usta mają takie jakbyś suwak rozpinał, zapinał na tym. Na w spodniach na przykład, na tych kamieniach. No tak to wygląda, abstrakcyjnie. I mają rozpięte, te trzy zamki mają takie szczerzą zęby, jak ludzkie zęby, no. No jak wygląda, a jak w środku wygląda, widać język? Nie widać języków. Ten z prawej strony ma te zęby takie zaciśnięte, a te dwa kamienie mają takie lekko uchylone. I stoją na jakimś blacie takim, jakby, no stół jakiś brązowy. Ale to jest tak jakby realistycznie, czy to widać, że to jest takie stylistyka taka dziwna? Widać tego, że to jest sfotoshopowane. Czyli to tak wygląda, jakby ktoś zdjęcie tego zrobił. Tak, wygląda jakby to było. Nie, tak że ktoś naprawdę to namalował graficznie. Nie, to jest jak zdjęcie i to jest tak sprytnie zrobione, no że wygląda w sumie jak prawdziwe. Dość, a jaki jest dość kształt dziwnie. Tego zdjęcia? Pionowy, poziomy, kwadratowy? Kształt jest poziomy i są trzy kamienie obok siebie, takie. No, a który jest największy? Kamienie. Który jest największy? Te dwa po bokach są największe, ten po lewej i po prawej, ten w środku jest trochę mniejszy. A jaki kolor ten miał, ten w środku? Ten w środku jest najjaśniejszy, te dwa są ciemniejsze, takie ciemno-szare. Aha. Dobrze, czas minął, dobra. Panie Dawidzie? No ja myślę, że mówił prawdę, w sensie, że widać, że się odkleił. Tak, panie Dawidzie, brawo, mówił prawdę. Dobrze, 3 punkciki dla ciebie. No, ale to są... No widzisz, tak to jest. Tak, wysłałem właśnie już na privie tego, czy na ten, na naszej grupie tutaj. Także pięknie opisane, panie Niklausie, oczywiście, bardzo ładnie. Niestety nie dał się nabrać. Tak. No. Dobrze, panie Dawidzie, tak tutaj, dobra. Panie Dawidzie, wysyłam ci twój ostatni obrazek i proszę bardzo, 1,5 minuty, go. Daj mi tylko klik zobaczyć. Dobra, no. No, o kurde, dobra, bo ja mówię, słuchaj, to jest, to jest jak wieczerza, chopie, normalnie wieczerza taka wigilijna, nie wigilijna, co ja gadam, apostołowie, tak jakby Jezus, wiesz, ten obraz, no, ta ostatnia wieczerza, nie? No to tylko, że tu są zwierzęta i normalnie jest świnia, chopie, rozumiesz, no nie uwierzysz w to, jest świnia, która normalnie z pistoletem stoi czy z czymś i mówi do psa, i ten pies tu się tak patrzy i mówi, co ty do mnie gadasz? On jest w koszuli, chopie, ubranej normalnie w takim, no nie wiem, no w takim w trochę w arbajcioku. Obok stoi w ogóle kogut, nie kura, kogut i on jest w takim, w takiej czarnej jakli. Obok jest w ogóle królik, który w sumie trochę jak Judasz wygląda, ale parzy czarną kawę.
I jeszcze jest koza, która pokazuje trochę tak, jakby Morawiecki pokazuje, ile zarobili. I jeszcze obok tego jest gęś, która wygląda trochę jak jakaś nie pielęgniarka, jak jakaś księgowa. A to wszystko obserwuje kot, który ma zegarek z Casio. I dzieje się to w stodole. I to jest na zasadzie zdjęcia, czy jak to, jaka jest ta kompozycja? To jest namalowane, to jest zdjęcie? Jest to namalowane ewidentnie, ale jest to tak jakby każda poszczególna postać w sumie ma taką bardzo naturalną stylistykę, że można by było to wyciąć ze zdjęć i to poskładać dobrze, dodając jakieś obróbkę. Myślę, że to tak wygląda. A jakie tam jest tu otoczenia poza tymi postaciami tam? Drewno, siano... Co, już koniec? No tak, to odpowiedz też na to pytanie. Dobra. No. No to brzmiało tak nieprawdopodobnie, że stwierdzę, że być może mówi prawdę. Tak twierdzi, że mówi prawdę? Mhm. Obawiam się, że mówił prawdę. Trzy punkciki ale dla pana Niklausa. Ale żeby myślał, że zmyśla, ale nie. Wysyłam tutaj, proszę, na grupę sobie jeszcze możesz zobaczyć, jak wyglądał ten obrazek. Faktycznie. Ale jak się podjarał w ogóle, jak o tym opowiadał, w ogóle ja sam widziałem to zdjęcie, a słuchałem po prostu jak zauroczony, no nie? Także bardzo ładnie pani widzieć. Takie rzeczy się dzieją. Dobrze, także panowie i widzowie, z wynikiem 23 do 11 przechodzimy do naszej czwartej gry, czyli rosyjskiej ruletki. Ja no tu dobra. Udostępniam ekran. Mhm. Ja nie wiem, czy nie powinieneś zmienić nazwy, bo to trochę niebezpiecznie. Tak. Na dzisiejszy. Tak. Moi drodzy. Mogę już patrzeć? Czekaj, ja na tak, tak, już macie tego, już macie dobra, tym sportem rzucone. Moi drodzy, rosyjska ruletka. Gracze mają po 3 życia, prowadzący, czyli ja, zadaję graczom pytania z wiedzy ogólnej po kolei. Poprawna odpowiedź oznacza kręcenie ruletką dla przeciwnika, a niepoprawna to kręcenie dla osoby, która właśnie odpowiada na pytanie. Zaczynamy od jednej kuli, a co 4 pytania dokładamy kolejną. Gra kończy się, kiedy jeden z graczy straci wszystkie punkty życia. Ten, kto wygra, dostaje 5 punktów plus 2 punkty za każde zachowane życie. Ten, który przegra, dostaje 1 punkt za każde życie, które stracił wygrany. Dobrze. Wziąłem. Dobrze. Także tutaj po prostu odpowiadacie na pytania. To jest w sumie tyle. I aż tylko tyle i aż tyle. Stanę. No, będziemy strzelać. Czekamy. Dobrze. Strzelać, no. To może w takim razie znowu zaczniemy od pana Niklausa. Dobrze. Panie Mikołaju, pytanko do ciebie. Tak. Na każde pytanie macie 15 sekund, jakby co. Mhm. Przez co według przysłowia prowadzi droga do serca mężczyzny? Przez żołądek, bardzo ładnie. Tutaj momencik, bo mi się wykrzaczyła lurletka. Już widoczna. A nie przez puloka. Dobrze, kręcimy ruletką w takim razie dla pana Dawidka. No. Nie, wziął dobra, żyje. I przeżył, bardzo ładnie. Jakby co kolorami się nie sugerujcie na tym, na ruletce. Panie Dawidzie, pytanko do ciebie. No. Tylko wyzerujemy licznik. Jak nazywa się litera alfabetu Morsa oznaczona jako 3 kreski? No i to jest ciężkie. No to ja obstawiam, że to jest... O! Nie wiem. Prawie, jest to S. Blisko. Tak, 3 kropki, 3 kreski, 3 kropki. Jeszcze powiem, że tyś to wiedział, Mikołaj. 3 kreski, 3 kropki, 3 kreski. Powiedziałbym. Poczekajcie dobra. Chwilę, a może ja dla się pomyliłem w tym momencie? Kręcimy? Poczekajcie chwilę. Ale to nie ma znaczenia, i tak nie trafiłem. No. Ale nie właśnie, bo może ja się rypnąłem, poczekaj. No to panie, to takie coś w teleturnieju. Tak, oczywiście, że się rypnąłem. Dawid, bardzo ładnie odpowiedziałeś na pytanie, to ja się poliłem. A ja byłem w harcerstwie, cholera, no. Strzeliłem! Ile jest liter w alfabecie? Strzeliłem! Nie wiem. Mea culpa maxima, no. Tak. Trzy czekaj, kropki, trzy kreski, trzy kropki, to jest SOS ogólnie. To Boże, przez to mi się podświadomość gdzieś zapamiętała, że SOS, dobra. No i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także dobra. Mea culpa, kręcimy dla Niklausa. Dupy, takie coś. Dawaj, strzelamy w niego. Niestety, jest alive. Dobrze, pytanko dla pana Mikołaja. Jak nazywa się dorosłego człowieka, który nie umie pisać ani czytać? Analfabeta. Tak, jaka jest alfabeta? To? Ja sam jesteś alfabeta. Jest analfabeta i kręcimy dla Bonkola. Przeszło! O! Żyje! Jest! Żyje, a to żyje. Teraz mniej jest teraz, tak? Czy jak to? Nie, przez pierwsze 4 pytania mamy jedną kulę. Za chwilkę dołożymy drugą.
Panie Dawidzie, jak nazywa się elastyczna deska umożliwiająca wybicie się przy skokach do wody? To jest... teraz czekaj, bo ja użyję głupiego... No to jest chyba trampolina. Tak, to jest trampolina, bardzo ładnie. Dobrze, kręcimy w takim razie dla pana Mikołaja. Siup. A, bo Borewicza się oglądało, nie? Się skacze, się pływa. I pan Mikołaj no również i... przeżył, no niestety. Czyli ten, znaczy, no, jakby... Dobrze mówisz, dobrze, trzymasz ze mną. Dobrze, wymieniamy w takim razie panowie ruletkę. Mhm. Dokładamy jedną kulę. Znowu nam... Okej. Okay. Tam, witam, dobrze, dobrze, tutaj, dobrze, dobrze. Dobrze, także pytanko muszę dla pana Mikołaja. Mikołaj, dobra. Co to jest arachnofobia? To jest lęk przed pająkami. Tak, bardzo ładnie, jest to lęk przed pająkami. Kręcimy dla pana Dawidka. Nie no, teraz to jest aż... Pan jest! Dawidek przeżył, jest no, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. W tej giwerze. Dobrze. Panie Dawidzie, pytanie do ciebie. Jak nazywamy przedstawienie bez słów, w której gra aktorska jest wyrażana za pomocą mimiki i ruchu scenicznego? Jest to pantonima. Pantonima, dobrze mówię? Pantomima, ale tak, przyjmuję. Pantomima. Tak, taką literówkę przyjmuję jak najbardziej. Nie, ja się chcę, bo to są, bo wy się nie znacie i to jest po prostu pokowidowskie, więc ja mogę wymyślić jakiekolwiek tutaj powikłanie i musicie mi uwierzyć, bo jeszcze nie są zbadane do końca. Ma pan COVID-a? Pan to nie ma, dokładnie. Dobrze, kręcimy dla pana Niklausa w takim razie. I przeżył! Żyję, już chciałem celebrować. Było blisko, już było blisko, no. Dobrze, panie Mikołaju, pytanie dla ciebie. Jak nazywa się wynagrodzenie żołnierza służby zasadniczej? Jest to żołd. Tak, jest to żołd. Panie Dawidzie, uwaga, uwaga. Leci kula? Albo nie? Przeżył! Jest alive! Dobrze, także panie Dawidzie, pytanie dla ciebie. Ile stopni Celsjusza około to 0 stopni Kelwina? Zwane również jako zero absolutne. 37. Zero absolutne, czyli najniższa możliwa osiągalna temperatura to jest około minus 273 stopnie. No, to dobrze myślałem. Także, panie Dawidzie, kręcimy dla ciebie. Teraz już musi być zastrzelony, nie ma opcji. Jest! Nie! Dostał! Jest, jest strzał dla pana Dawida. Amy. No niestety. Dobrze, panowie, dokładamy jedną kulę więcej. O cholera. Dzieje się, dzieje się. Dobrze. Panie Mikołaju, pytanko do ciebie. W jaki sposób porusza się wieża w grze w szachy? Pionowo lub poziomo. Do góry albo we wszystkie strony, no tylko nie pod skosy. Tak, tak, w linii prostej, dokładnie, bardzo ładnie. No, to już chciałem to powiedzieć. Kręcimy dla pana Dawida w takim razie. Siup. Dobra, to już jest... Przeżył! Jest! Jest życie dobrze. Się go trzymie jak... Nie chcę się puścić. Ale ty, a Mikołaj ma inny bębenek? Nie. Ja mam mniejszy bębenek. A ten sam. Dobra, a ty, no, dobra. Dobra, lecimy. Dobrze. Panie Dawidzie, pytanko dla ciebie. Jak nazywa się zakład zajmujący się wyprawianiem skór? Jest to... Garbarnia. Bardzo ładnie. Tak, jest to garbarnia. Pięknie. No to kręcimy dla pana Mikołaja. Ale teraz jak źle zakręcisz... Dawaj! Jest! Jest! Strzał! First blood! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale dobrze. Żałuj, płacz! No właśnie, żałuj. Dobrze, panie Mikołaju, pytanko dla ciebie. Kim jest Hochstapler? Oszust. Tak, jest to oszust aferzysta. Więc kręcimy dla pana Dawida. Dupnie z flinty. Dupło! Poszło. No, Dawid już na ostatnim życiu, a apteczek nie w tej grze nie mamy, niestety. Panie Dawidzie, pytanie dla ciebie.
jak na wi nazywa się samica jelenia? Łania. Tak, jest to łania, bardzo ładnie. Ale teraz... Dawaj. Kręcimy dla Niklausa. Niech ten pocisk rosyjski kaliber 9 lecisz. Patrz, patrz, patrz go! Niestety, alive! Alive, alive, alive! Dobrze, panie Mikołaju, pytanko dla ciebie. A, poczekaj, czekaj, najpierw, moi drodzy, wymieniamy ruletkę. Teraz mamy już 4 na 6 śmierci możliwych. Zobaczymy, jak wam pójdzie. No mimo, że 2 rewolwery od razu przygotuj. Z pistoletu. Dokładnie. Panie Mikołaju, czyim atrybutem jest pierścień rybaka? No, ten. Ten, co śpiewał w fortepianach śpiewających, ten. Rudy. Nie wiem. Pierścień rybaka jest atrybutem papieża. Każdy ma własny ten wzór i tak dalej. Ja już nie komentuję tego, ty i tak idziesz do spowiedzi po pierwszych rundach. Dobrze, kręcimy takie marze do pana Niklausa. To akurat. Jest! Dobrze! No, panowie, mamy bardzo wyrównany tutaj wynik, z tego co widzę. Dawid, pytanko do ciebie. No. Jak nazywają się pierożki do wigilijnego barszczu? Są to uszka wigilijne. Bardzo ładnie, tak, są to uszka. I teraz ja załaduję. Kręcimy dla Niklausa. Nie szybia. Żyje. Niestety, panie Mikołaj, ale było blisko. Faktycznie było blisko tego live. No, niestety nie udało się. Dokładnie. Tutaj już sobie tylko poprawię wszystko. Dobrze. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o wyniki, za wygraną tutaj Bonkol dostaje 5 punktów plus 2 punkty za zachowane życie, czyli łącznie 7 punktów dla pana Dawida. No i panie Mikołaju, dostajesz 1 punkt za każde życie, które stracił wygrany, czyli dostajesz 2 punkty za to, że Dawidek stracił 2 życia. Aby tyle. Także z wynikiem 25 do 18 przechodzimy do naszej ostatniej finałowej gry, czyli Wabank. Że to jest najtrudniej. Cały się boję. No wiesz, tego jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Niby może i tak, no. A to przecież kaczor powinien poprowadzić, co ty to? Panowie, w tej grze mamy 5 kategorii pytań. Jest to wiedza ogólna, Egipt, broń biała, kuchnia, Jezu. Drzewa. Ale kategorie. W każdej kategorii masakra. Są po 3 pytania, odpowiednio punktowane za 1, 2 i 3 punkty. Gracz wybiera kategorię i wartość punktową. Na ekranie pojawia się definicja, a on musi podać pytania pasujące do definicji i uzupełniające odpowiedź. Jeśli odpowie poprawnie, wartość punktów zostanie dodana do puli punktów gracza. Jeśli nie odpowie poprawnie, ta sama wartość zostaje odjęta. Gramy do skończenia pytań. To co, przed chwilą zaczęliśmy od Niklausa, to w tym momencie myślę, że zaczniemy od Dawidka. Tak. Jako, że jestem dyplomowanym tłuściochem, to biorę kuchnia, no, za 3. Kuchnia za 3. Dobrze, czyli tak, ja odkrywam definicję, puszczam... A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak ja nie odgadnę poprawnie... To jest minus 3 punkty. Dobra, dawaj. Tak, ryzykujemy? Musimy. Dobra. Odkrywam pytanie, czytam je na głos, wtedy puszczam timer 20 sekund i w tym czasie musisz podobrać definicję. Dobra. Let's go! Jest to sposób podawania potrawy polegający na oblaniu go lub skropleniu dania alkoholem i podpalenia go. Ja nie umiem zadać pytania. Czym jest flamberyzacja? Flamberyzacja. Nie. Flambirowanie, ale powiedzmy, że ci uznam to. Jakby... Ale to, nie no, to nie uznawaj, nie, źle zadałem. Tak, czekaj, Niklaus, jak sądzisz, uznajemy czy nie uznajemy? Znaczy... Możesz mieć. Nie, ale nie, bo jak potem mieć. Przegrasz, to będziesz mi gadał, to powiesz mi, że mi dałeś te 3 punkty. Nie, powiem ci, żebyś mi postawił piwo. O.
Możesz mieć. Dobra, to powiem tak. Bo zarówno będzie głupio wam, że ja nie przyjmę, jak i tego. To dobra, przyjmuję te punkty, okej. Okay. Nie no, ja jakby słowo się rzekło, uznaję, jest git. Nie, dobra, biorę te trzy punkty tylko dlatego, że wiem, że Mikołajowi, jak każdemu grzesznikowi, chce odkupić swoje winy i należy mu dać możliwość za te kłamstwa. Dobrze. Szanuję, to szanuję. Wycofałbym się z tego, ale nic. Dobra. No. Dobrze, panie Mikołaju, wybieraj kategorie oraz punkty. Niech będzie ogólna wiedza za dwa może, o. Wiedza ogólna za dwa, dobrze. Mm. Jest to nalepka z nazwą towaru lub obowiązujący sposób zachowania się. Czym jest etykieta? Tak, bardzo ładnie. Czym jest etykieta? Dwa punkty dla pana Niklausa. Nie podoba mi się to. Thank you. Panie Dawidzie. Poszedł z wiedzy ogólnej. Kurde, kusi mnie, bo tak ostatnio gram w te Momba Zoo. Tam trochę jest o drzewach, ale to... Dobra, zróbmy tak. Kuchnia za dwa, dobrze. Jest to słowo pochodzenia francuskiego oznaczające nadzienie do pierogów lub naleśników. No, ale to szczerze nie wiedziałem, że to jest z francuskiego, ale czym jest farsz? Bardzo ładnie, tak, czym jest farsz? Okej, okay, to ja nie wiedziałem też, że to z francuskiego słowo. Tak, widzisz, kiedyś zabawiały uczą. I za to punkty jeszcze. No. No to wiedzę dopiero co powiedziałeś, że nie wiedziałeś, że to jest francuskiego. Dwa punkciki dla ciebie, proszę bardzo, panie Niklausie. Ryzyk, fizyk, ogólna za trzy. Wiedza ogólna za trzy, proszę bardzo. Jest to gra bilardowa, w której na początku gry leży 15 czerwonych bil i 6 kolorowych. Czym jest snooker? Brawo, tak, czym jest snooker? Powiem ci tak, nie dość, że kłamca, to jeszcze hazardzista i bezbożnik i pijak chodzi po pubach, po knajpach, po spelunach. Pewnie tam w garażach są po piwnicach porozkładane te stoły bilardowe. Ale Dawid w zielonym ci nie otwarzy. A są jakieś inne gry bilardowe oprócz snookera? Na przykład ósemka tylko... chociażby. O, to ja tylko snookera znałem, to mi się udało. Dobrze, panie Dawidzie. Dobra, dawaj ta broń biała za trzy. Nie, dobra, albo spokojnie, za dwa broń biała. Dawaj. Broń biała za dwa, dobrze. Mhm. Inną nazwą tej broni jest gwiazda poranna. Ach, to jest. No i tu jest problem, bo muszę strzelić. Jak inaczej nazywa się? No. Miecz! Nie wiem, jakiś, nie wiem co. Proszę wiem, co pana, Morgenstern. Morgenstern. Morgenstern to był skoczek. Ty się wygłupiacie teraz. I to był skoczek norweski, czy austriacki, czy skąd on tam był. I on skakał z małyszem i miał zawsze specyficzne, bo miał takie bardzo baby face. No nie, no dobra, ja już wiem, przynajmniej dzięki, że wziąłem broń biała za dwa, ja już wiem, w jakim ja teleturnieju uczestniczę. Dziękuję. Tyle chciałem wiedzieć. No niestety, panie Dawidzie, minus dwa punkty. Panie Niklausie. No to może tak delikatnie, ta ogólna za jeden może, żeby tak tą ogólną ogólna za jeden. Dobrze. Jest to zdrobniałe imię męskie lub rodzaj poduszki. Czym jest Jasiek? Tak, brawo. Czym jest Jasiek, oczywiście. Czym jest dziad? Dobrze, panie Dawidzie. Tak. Dawaj te drzewa za trzy. O. Drzewa za trzy. Dobrze, lecimy. Ryzykujemy. Te pochodzące z gór Kalifornii i Oregonu drzewa osiągają ogromne rozmiary i dożywają do około 2000 lat. No to jest jedyna opcja, co... To rzecz... Jakimi drzewami są sekwoje? Tak, brawo, albo co charakteryzują sekwoje, ale tak, bardzo ładnie. Trzy punkciki dla ciebie. Dobrze. Dobrze, panie Mikołaju. Daj mnie tego Egipta za dwa. Egipt za dwa, proszę bardzo. Jest to egipski bóg z głową szakala. No to może jak wygląda bóg? Co?
Nie, jest to Anubis, proszę pana. Debele, ach się. Ach, no ale warto było zaryzykować. Także minus dwa punkciki dla pana Niklausa. Bardzo dobrze, mi się to super podoba teraz ta runda. A, bo tu panie jest Polska, Dawidzie. Egipt. Kurde. No ja ten Egipt za trzy wezmę, ale to będzie ciężkie, to się wygłupimy, bo ostatni raz w podstawówce mieliśmy. Dawaj. Dobrze, lecimy. Może dawaj. Jest to część nekropolii tebańskiej, miejsce spoczynku niektórych władców Egiptu. Nie, no to jest jakaś paranoja, no to co, no wiadomo, że w piramidach byli, ale to pewnie chodzi o część nekropolii tebańskiej. Czym jest... No nie wiem, no co piramida? Chodzi, mój drogi, o Dolinę Królów. No właśnie. W Dolinie Królów były te grobowce różnych tych, no... Oszukaństwo. Dobra, dawaj dalej, no. Nie, także niestety minus 3 punkciki dla pana Dawida. Nie, no nie odbieram. Jakie to minus 3 punkty? No już, lecimy dalej. Panie Niklausie. Dobra, broń biała za 3. O, przepraszam, że pisnął w mikrofon. Broń biała za 3. Jest to długa broń drzewcowa, noszona m.in. przez Gwardię Szwajcarską. Kto używa halabardy? No albo czym jest halabarda, ale tak. Tak, bardzo ładnie. Trzy punkciki. Ami Morgenstern'a. Sam grzech wybrał. To masz. Panie Dawidzie, słucham pana. Drzewo za 2. I odpowiadam od razu, syrop klonowy. No. To drzewo przedstawia korzenie rodzinne człowieka. a to jest śmieszne. Bo... Teraz pomyślałem serio, bo to jest drzewo genealogiczne. Ale zadaj ten poprawnie pytanie. Dobra! Czym jest drzewo genealogiczne? Okej, albo co przedstawia drzewo genealogiczne? Tak, udało ci się. Ja zapomniałem, w jakim ja teleturnieju byłem. 2 punkciki dla pana Dawidka, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz jest jedyna szansa, że Mikołaj po prostu, nie wiem, mu prąd wyłączycie. Panie Mikołaju. No to broń biała za 1. Broń biała za 1, proszę bardzo. Jest to rodzaj kolnej broni białej, mocowanej u wylotu lufy broni strzeleckiej. Czym jest bagnet? Tak, bardzo ładnie. Czym jest bagnet? Jeden punkcik dla pana Mikołaja. Panie Dawidzie. Już to drzewa musi być, jeszcze jedno drzewo biorę. Tak, lecimy drzewo do końca, dobrze. Miłośnik. Liść tego drzewa jest widoczny między innymi na fladze Kanady. No to czym jest... Z czego jest znany liść klonu? Jak najbardziej, super, uznaję to pytanie. No. Plus jeden punkcik dla pana Dawidka. Dobra. Dobrze, Niklaus? Daj mnie tego Egipta ostatniego. Egipt za 1, dobrze. Jest to mityczne stworzenie przedstawiające ciało lwa z głową człowieka. Jeszcze literówkę zrobiłem. Kurde bele. Czym jest gryf? A nie, to nie jest gryf, to jest... Czym jest, proszę pana, Sfinx? Bo w Egipcie Sfinx leży tam, to Sfinx. Ja bym odebrał 10 punktów. Mówisz? Tak. No przecież, że Sfinx. Dobrze, panie Dawidzie, co wybierasz? No, kuchnia. Dobrze. Za 1. Panie Dawidzie, kuchnia za 1. Uwaga. Są to ciastka z ubitych białek jajka i cukru. O, to w jaki sposób powstają bezy? Bezy, może być. Jak najbardziej super. Proszę pana, jeden punkcik dla ciebie. I przechodzimy do naszego podsumowania. Siup. No i... Jeszcze raz możecie zobaczyć. Moi drodzy, dzisiejsze starcie streamerów, śląskie starcie streamerów, Niklaus vs. Bonkol z wynikiem 32 punktów wygrywa. Dobra. Pan Niklaus. Serdeczne gratulacje. Pan Dawid z wynikiem 25 punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ludzie wygrywali z takim wynikiem, ale niestety zajmuje drugie miejsce.
Dziękuję. Więc no cóż, wszystko pogaszone, jest rage quit. Koniec, dziękuję i życzę ci, Mikołaj, wszystkiego dobrego, do widzenia. Stawię ci to piwo. Uciekam. Właśnie, no te trzy punkty tego. Dobrze, Dawid, wróć jeszcze na sekundę, powiedzcie jak wrażenia, panowie, jak się bawiliście? Dobrze, bardzo dobrze się bawiłem. Bardzo fajnie. No co mogę powiedzieć? Cieszę się, że wygrałem. Ale nie, i Dawid przestał mówić. Ale to pytanie w porównaniu do tych, co te poprzednie edycje oglądałem, to wydaje mi się akurat nam się dość łatwe przytrafiły. Albo może takie... A czy to nie, jest... Mikołaj, już nie bądź taki skromny. Jesteśmy to jest naprawdę dobrze. RNG. To jest nic innego jak RNG po prostu, bo się albo coś wie, albo się czegoś nie wie. No nie? I tak ciężko po prostu, wiesz, stwierdzić, że coś było łatwiejsze lub nie. Więc po prostu jakby jest jak jest, nie? W łosie, jak to się po naszym mówi, w łosie. Poza tym ja zacząłem od tego, że mam, że goszę tutaj dzisiaj dwóch, przynajmniej dwukrotnych zwycięzców Wielkiego Quiza Magnusa, tak? Więc to musiało tak być. Słuchajcie. Jakby nie było, no. Jakby nie było. Tak. Mikołaj, Wilga, na następnych zawodach cię pokonam. Zapraszam, zachęcam, jest w planach, zresztą zobaczcie sobie na Facebooku, jak chcecie, jest w planach właśnie Liga, znaczy Liga, taki turniej właśnie, start streamerów, więc jakbyście mieli ochotę, serdecznie zachęcam, żeby się zapisać, będzie okazja na rewanż. Bardzo chętnie, z przyjemnością, z rozkoszą. Dobrze, także panowie, serdecznie wam dziękuję. Niklas, gratuluję jeszcze raz. Bonkol, dzięki ci bardzo za udział. Ale dziękuję też. Ja chcę tylko moim widzom powiedzieć, żeby nie uciekali, ponieważ mnie już tu nie będzie, co prawda. Ponieważ ja będę bardzo zdenerwowany tą sytuacją. Ja idę to oczywiście zgłosić tam do Krajowej Rady, tam z tych rzeczy, komisji. Właśnie nie było komisji gier i zakładów, to po pierwsze. A po drugie będzie ja mogę siedzieć z tyłu i robić takie... Mikołaj, teraz będzie randka, będzie Magnus z Niklausem i będą sobie sam na sam. Także dziękuję wam, bardzo fajnie się było, bo bawiłem. Fajnie, ponieważ tutaj była różnorodność, było różne były ten. No i no niestety, akurat ja jestem znany z prawdomówności i z wiedzy takiej prawdziwej. Mikołaj jest trochę z innych rzeczy znany, więc mógł tutaj te aspekty właśnie wykorzystać. Także gratuluję, podaję ci rękę. Tak. I trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia. Życzę miłego oglądania. Pa, pa. Cześć. Dzięki, Dawid. A właśnie ja zapraszam cię, Niklaus, na smoczy skarbiec właśnie, czyli na tyle tydzień dla widzów. Skoczyć, strzał z lasera wykonać, skroplić emocje, prawda, biegnij, zgromadzone. Biegnij. Już zaraz przyjdę. A jeszcze, bo zapomniałem, no najważniejsze, muszę Magnusowi podziękować, ponieważ bardzo dużo się przykłada do tego, to jest dużo roboty. Sam robiłem wielokrotnie takie quizy z użyciem OBS-a i wiem, że to jest bardzo dużo ustawień i tak dalej, żeby to wszystko przygotować, później to wizualnie zrobić, żeby to na live'ie było, bo co innego jak sobie ktoś w postprodukcji to wszystko skonfiguruje i prawda w programie sobie nada, a żeby to zrobić na żywo, to jest trochę roboty, także like dla niego i obserwujcie, a ja pozdrawiam i papa. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, Dawid, także do zobaczenia następnym razem.